Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Więc jesteśmy w okolicach Nin, a nie w Kalifornii, nie w Stanach, a w Chorwacji. Ale dzień zapowiada się bardzo fajnie i jakoś polubiłem te biegi plażą coraz bardziej. Podcast i bieganie. Natomiast dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ale o tym za chwilę. Dokładnie 10 lat temu wziąłem sobie oto tą wspaniałą kobietę za żonę, a ona wzięła mnie za męża. I teraz płyniemy łódką po morzu. Pływamy i widok tych gór jest bardzo surrealistyczny. Taka mroczna wieża. Mroczna wieża w Chorwacji. Zatoka i góry. Zatoka i góry. I Piotrek, no, dawaj. Cześć. I to znowu ja siedzę i czekam, bo Ewelinka z Ulą jeszcze śpią, bo Ula jeszcze w dzień śpi. Piotrek pracuje, ja też trochę pracuję. Później jedziemy na podróż, natomiast ujęcia z dzisiejszej podróży będą dopiero jutro, bo dzisiaj wracamy późno, a internet mam tak wolny, że nie dam rady tego zaplodować w odpowiednim czasie. Ale wiele razy już o tym mówiłem i w chwili, gdy ktoś mnie pyta o to, co jest dla mnie taką najważniejszą rzeczą, która daje mi motywację i siłę każdego dnia, to jest odpowiedź bardzo prosta. Moja żona. 10 lat temu wzięliśmy ślub i mieszkamy ze sobą cały czas, żyjemy ze sobą, kochamy się coraz bardziej każdego dnia i nie wyobrażam sobie życia w tej chwili w całkowicie inny sposób. I czasami jest tak, że Ewelina z dziećmi wyjedzie na Suwalszczyznę i wtedy, gdy jestem sam, to dopiero wtedy czuję pustkę. Czuję tą pustkę, gdy wstaję z rana i nie mam się do kogo przytulić, i tą, gdy idę spać, nie mam się do kogo przytulić, to, gdy w dobrym humorze nie mam się do kogo uśmiechnąć, i to, gdy w złym humorze nie mam do kogo burknąć. Udało nam się bardzo fajnie dobrać i nie wiem, czy to był przypadek, czy nie przypadek. Nie ma to do końca dnia znaczenia, ponieważ nie mamy wpływu na to, co się działo w przyszłości, natomiast jestem bardzo wdzięczny, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem i zrobię wszystko, żeby jeszcze przynajmniej z te 50-60 lat żyć jeszcze lepiej niż do tej pory, bo tak jak przez ostatnie 10 lat dużo się poznawaliśmy, to tak widzę, jak nasz związek w tej chwili jest lepszy, pełny i rozwija się każdego dnia. Poznajemy się jeszcze bardziej, bo po 10 latach znamy siebie jeszcze bardzo mało, natomiast wiemy, jakie mamy słabości, wiemy, jakie mamy dobre strony i też, co bardzo ważne, ekstremalnie ważne, mamy wspólne cele i musieliśmy ze swoich pewnych małych celów zrezygnować, aby być przy tych wspólnych celach, które się pokrywają w naszym wypadku powiedzmy w 80-90%, i dzięki temu jesteśmy w stanie o wiele łatwiej planować i działać, bo jeżeli dwie osoby w związku mają różne cele, to wtedy możemy dojść do takiej sytuacji, że po prostu no, nie możemy znaleźć kompromisu. Natomiast jeżeli na pierwszym miejscu postawimy tą miłość i jeszcze mamy ten dar, że udało nam się znaleźć osobę, z którą jesteśmy przez tyle lat co ja i mamy te same cele a propos rodziny, podróży, finansów, wiary i tak dalej, to jest to coś wspaniałego. Życzę tego każdemu. Wiem, że niektórzy nie mają takiego komfortu co ja, natomiast dla tych osób, które jeszcze nie znalazły swojej drugiej połówki, życzę wszystkiego najlepszego, znalezienia tej połówki i zobaczenia, jak jest fajnie po tych 10 latach. Tak więc to tyle na dzisiaj. Wracam do dnia i potem będziemy obchodzić z moją żoną naszą rocznicę w Zadarze. Ale o tym jutro. Tak więc dziękuję i do zobaczenia gdzieś kiedyś w Polsce.